Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćwiecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, witam Was w formacie po weekendzie. W tym cyklu będę Wam opowiadał najważniejsze wydarzenia weekendu. Ale zanim do tego wszystkiego przejdę, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i także do komentowania. Dzięki temu mój kanał będzie się rozwijał. Będę mógł docierać do większej ilości pasjonatów sportu, będę miał większe zasięgi i co za tym idzie, moje materiały będą coraz lepsze, będę mógł tworzyć dla Was coraz fajniejsze odcinki. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wydarzenia, które powiedziałbym, że zrobiły na mnie największe wrażenie, no to przede wszystkim zdobycie 35. tytułu przez Real Madryt. Królewscy, moi drodzy, stali się najbardziej utytułowanym klubem, jeżeli chodzi o ilość tych mistrzostw. Real Madryt, tak jak Wam wspominałem, że w tym spotkaniu La Liga Królewscy wystawią rezerwowy skład. No i właśnie, Carlo Ancelotti tak zrobił. Tym zawodnikom z pierwszego składu, jak Benzema, Modric, dał odpocząć, postawił na zawodników, którzy w ostatnim czasie mniej grali. No i właśnie, Królewscy wygrali 4-0 po golu Benzemy, dwóch Rodriego i jednego Asensio. Bezwzględnie pokonali Espanyol Barcelona i wygrali mistrzostwo Hiszpanii. Właśnie największe wrażenie dla mnie to zrobiło. Wyobraźcie sobie, że Carlo Ancelotti zdobył piąty mistrzowski tytuł w piątej topowej lidze. Stał się jedynym takim trenerem, który dokonał takiej sztuki. Bo pamiętacie, Carlo Ancelotti zdobywał mistrzowski tytuł z AC Milanem. Także zdobywał z Chelsea Londyn Romana Abramowicza. Potrafił zdobyć mistrzostwo z Bayernem Monachium razem z Robertem Lewandowskim. Zdobywał mistrzowski tytuł z Paris Saint-Germain, gdzie grał Cavani. No i właśnie teraz w piątej lidze właśnie z Realem Madryt, czyli zdobywał mistrzowski tytuł w lidze włoskiej, w lidze hiszpańskiej, w lidze niemieckiej, w lidze francuskiej i w lidze angielskiej. Jest to fenomenalne osiągnięcie. Wyobraźcie sobie, że do tej pory także Carlo Ancelotti potrafił wygrywać trzy razy Ligę Mistrzów potrafił wygrywać. Niektórzy po tym osiągnięciu, gdy właśnie Włoch wygrał teraz właśnie ten mistrzowski tytuł z Realem Madryt, wielu zaczęło o nim mówić, że dziadek wygrał Ligę Hiszpańską. Takie komentarze w internecie czytałem, ale ten trener zasługuje na szacunek. Jest to doświadczony trener. Nieraz właśnie mi się to nie podobało, że w ostatnim czasie jest taka mania, żeby tacy właśnie trenerzy jak Carlo Ancelotti kończyli kariery, a zastępowali ich trenerzy w moim wieku, tak jak właśnie Nagelsmann. Ale ja jestem takiego zdania, że właśnie na tym rynku trenerskim jest zarówno miejsce dla trenerów doświadczonych po 60 jak Carlo Ancelotti i także dla takich zawodników młodych wilczków, jak się mówi o właśnie trenerach typu Nagelsmann. Kolejne wydarzenie, które zrobiło na mnie wrażenie, jeżeli chodzi o ten weekend, no to wyobraźcie sobie, no to jest Miedź Legnicę po 3 latach wraca do ekstraklasy. Wyobraźcie sobie, że klub z Legnicy wygrał 1-0 z Chrobrym Głogów i w ten sposób drużyna Wojciecha Łobodzińskiego wraca po 3 latach do ekstraklasy. Cieszy mnie, że ten klub powraca do PKO Ekstraklasy. Ja pamiętam trenera Łobodzińskiego jako reprezentanta Polski. Pamiętacie, jak ten właśnie były zawodnik Wisły Kraków zdobywał gol za golem. Był ważnym ogniwem reprezentacji Leo Penhakera. Był na Euro 2008. Jeszcze do niedawna, kiedy właśnie Miedź Legnica grała w Ekstraklasie, to właśnie Wojciech Łobodziński jeszcze przebierał się, grał, zdobywał gole. Razem grali z Gargułą. No to pamiętacie, jak jeszcze Łobodziński z Zagłębiem Lublin zdobywał mistrzowski tytuł, gdzie tam jeszcze Iwański był, Chałubiński w ataku. No zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Niedawno właśnie Wojciecha Łobodzińskiego oglądaliśmy
zarówno na boiskach polskiej ekstraklasy, także jako reprezentanta Polski, jako czołowego, skrzydłowego. Teraz oglądamy go jako trenera. No i mam nadzieję, że właśnie za rok Wojciech Łobodziński będzie, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę, no będziemy go chwalić za to, jak prowadzi drużynę. No zobaczymy, kto jeszcze awansuje do kolejnej rundy, bo o ten awans no to walczą właśnie Korona, Widzew, Arka, czyli kluby z ośrodków, gdzie jest bardzo dużo kibiców, no, drużyny, które niedawno grały w polskiej ekstraklasie, a rywalizacja w pierwszej lidze jest tak zacięta, moi drodzy, no, że niestety może być tak, że w lidze zobaczymy tylko jeden z tych klubów, no bo jeszcze jeżeli chodzi o polską ligę, no to bezpośrednio może awansować jeden zespół, a kolejne będą grały w barażach. No fajnie byłoby Widzew Łódź zobaczyć po wielu, wielu, wielu latach w ekstraklasie. Zobaczymy, jak ta końcówka polskiej pierwszej ligi się rozwinie. Kolejne wydarzenie, które zwróciło mi uwagę, to jest i cieszy mnie to, że właśnie Tymoteusz Puchacz wygrał Mistrzostwo Turcji. Wyobraźcie sobie, że reprezentant Polski w lidze tureckiej rozegrał 7 spotkań na 9 możliwych. Co prawda nie strzelał goli, nie zanotował żadnej asysty. To jest trochę rozczarowujące, że były zawodnik Lecha Poznań nie miał liczb, ale jeżeli chodzi o ligę turecką, jest tam chwalony, robi dobre wrażenie, kibice go tam kochają, w Turcji, w Transbursporcie dobrze się tam właśnie, bym powiedział, urządził, tam kibice go kochają i zresztą w kilku wywiadach, między innymi także na Futraku, wspominał o tym, że on by z chęcią tam dalej został. No ja też chciałbym, żeby w byłej drużynie Mirosława Szynkowiaka dalej Puchacz grał, ponieważ właśnie Transbursport będzie przecież grał w eliminacjach do Ligi Mistrzów, jest Liga Turecka, więc będzie dużo spotkań dla rozwoju byłego zawodnika Lecha Poznań. Byłoby dobrze, żeby właśnie w tym zespole został, bo jeżeli chodzi o Union Berlin, to powiem Wam szczerze, że w drużynie Ulsa Fischera ja nie widzę dla niego perspektyw. Między innymi właśnie w lidze niemieckiej był za to krytykowany, że nie do końca potrafił szacować swoimi siłami, bo znacie Puchacza. Puchacz często właśnie biegnie, daje zawsze 100% ze swojego serca, potrafi biegać od jednego pola karnego do drugiego i często jednak niedobre szacowanie tą energią powoduje, że w pewnym momencie jednak brakuje tych sił. Także jeszcze nie jest dobrze, nie przykłada, za to jest krytykowany. Widzę niemiecki właśnie trener Ulsy Fischer go krytykował za to, że nie do końca wywiązuje się z tych zadań taktycznych, które ma, które są mu powierzane. A właśnie gra w lidze tureckiej w barwach Trabzonsporu, to moim zdaniem jest to idealne miejsce dla niego, dla rozwoju i jeśli jest taka możliwość, bo mówi się właśnie o tym, że Turcy będą walczyć o Puchacza, to mam nadzieję, że właśnie Puchacz będzie grał tam dalej, no bo jeśli nawet mistrz Turcji nie uda im się awansować do Champions League, bo będą grać właśnie w trzeciej rundzie, to czeka na nich Liga Europy, a tam można zdobywać cenne doświadczenie. Kolejne wydarzenie tego weekendu to dla mnie jest bramka Szymona Żurkowskiego. Wyobraźcie sobie, że Empoli jednak przegrało z Torino 3-1, ale Szymon Żurkowski pięknego gola z dystansu strzelił. Cieszy mnie to, że były zawodnik Górnika Zabrze w lidze włoskiej strzela gol za golem. No i najważniejsze, gra. Dla mnie właśnie były zawodnik Fiorentiny, jest to zawodnik przyszłościowy, jest to piłkarz, który w niedalekiej przyszłości może zastąpić Krychowiaka i każda właśnie bramka w jego wykonaniu, asysta, czy także to regularna gra jest pozytywna i zawsze mnie bardzo cieszy, że ten, ale ogólnie zawsze jestem uradowany, gdy zawodnik polski, reprezentant Polski bądź piłkarz z Polski zdobywa gola za granicą. Kolejna smutna informacja i wydarzenie weekendu, no to jest spadek Norwich z Premier League. Niestety klub Przemysława Płachety
no jest, taką, jest to taka drużyna, która regularnie spada i balansuje między Championship a Premier League. Wyobraźcie sobie, że właśnie Norwich pobili rekord, bo po raz szósty spadli z Premier League. Jeżeli chodzi o Płachetę, on w tym sezonie Premier League rozegrał 12 spotkań, nie zdobył żadnego gola, nie zanotował żadnej asysty. No jest to przykre, ale mam nadzieję, ja na miejscu Płachety jednak bym został w Norwich i w Championship bym walczył o swoje, bo jest to taki zawodnik, były piłkarz Śląska Wrocław, ma potencjał, aby w Championship zdobywać gol za golem i notować asysty. Ale za to w Stanach Zjednoczonych dużo się działo, w MLS. Wyobraźcie sobie w pojedynku polskich piłkarzy, gdzie Chicago Fire grało z New Yorkiem. Wyobraźcie sobie, że właśnie New York wygrał 2-1 z Chicago Fire. Mieliśmy z jednej strony pojedynek Klimali z Słoniną. No i z zwycięski z tego pojedynku wychodzi Klimala, bo były zawodnik Jagiellonii Białystok strzelił 2 bramki. Jedną po podaniu Lukiniasa, byłego zawodnika Legii Warszawa, a drugą, moi drodzy, z rzutu karnego. No jednak Słonina no, nie był w stanie powstrzymać byłego zawodnika Celticu Glasgow, moi drodzy. Zresztą Klimala także walczy o powołanie. Czesław Michniewicz, który w ostatnim czasie gościł właśnie w Stanach Zjednoczonych, mówił o tym, że były zawodnik Jagiellonii Białystok ma szansę dostać powołanie, ale musi zacząć strzelać gole, bo w ostatnim czasie się zaciął. No i zobaczcie, jak właśnie te słowa, ta motywacja podziałały dobrze na zawodnika New York, bo od razu strzelił 2 gole. Zresztą w zeszłym sezonie bardzo dobrze się rozwinął grając w MLS, strzelił tam właśnie 7 goli w poprzednich rozgrywkach, ale to nie jedyny Polak, który zdobywał bramki za oceanem. Także Adam Buksa zdobył 1 gola, gdzie jego właśnie zespół New Revolution wygrali 2-0 z Impact Miami. I jak widzicie, Adam Buksa zdobył swojego 3. gola w tym sezonie w spotkaniu przeciwko drużynie Davida Beckhama. Cieszy mnie właśnie dyspozycja reprezentanta Polski, że zdobył kolejnego gola. No i na deser zostawiam Wam 3. porażkę Legii Warszawa. Moi drodzy, Legia Warszawa przegrała po raz trzeci raz z rzędu. Tym razem 2-1 Wojskowi przegrali ze Stalą Mielec. Moi drodzy, wydawało się, że Legia Warszawa wychodzi z kryzysu, no bo pamiętacie, że przez pewien moment pod wodzą Aleksandra Wukowicza legioniści byli w czołówce tabeli rundy wiosennej, ale od tego momentu, moim zdaniem, gdy legioniści odpadli w półfinale Pucharu Polski z Rakowem Częstochową, coś się popsuło w Legii Warszawa. Między innymi moim zdaniem wpływ na to ma to, że wtedy władze po tym spotkaniu, po odpadnięciu z Pucharu Polski i przed spotkaniem z Piastem Gliwice, gdzie ta właśnie ta seria porażek Legii Warszawa w lidze znów się rozpoczęła, władze Legii Warszawa ogłosiły, że Aleksander Wukowicz już nie będzie trenerem wojskowych, że są prowadzone negocjacje z nowym trenerem. I od tego momentu, gdy piłkarze dowiedzieli się, że już Ako Wukowicz nie będzie tym coachem, jakby w szeregi zawodników wdarło się takie rozprężenie. Piłkarze już wiedzą, że Aleksander Wukowicz nie będzie trenerem, nie znają jeszcze nowego trenera. No i niestety, jakby spadła ta motywacja i Legia zaczęła przegrywać mecz za meczem. A mimo tego, że ma 36 punktów, jeszcze brakuje punktu, tak na dobrą sprawę, do utrzymania. W tych 3 ostatnich kolejkach no, Legia Warszawa w tym momencie powinna się, szczególnie w tym spotkaniu przeciwko Górnikowi Zabrze, który przyjeżdża na Łazienkowską 3, podnieść, bo jeśli wojskowi znów przegrają bądź zremisują, no to w tych ostatnich kolejkach może się zrobić gorąco i nerwowo. Choć z drugiej strony dół tabeli, między innymi Wisła Kraków zremisowała z Krakowią, no tam drużyny z dołu tabeli także gubią punkty, więc ta końcówka rundy, walka o utrzymanie jest nawet, bym powiedział, bardzo ciekawa, nawet tak samo ciekawa jak walka o mistrzowski tytuł. Ale wracając właśnie do
Legii Warszawa, no to kolejny błąd władz tego klubu w tym sezonie. No jednak nie powinno się już w tej końcówce sezonu ogłaszać, że Aleksander Wukowicz nie będzie trenerem, bo tak jak właśnie mówię, te lekkie rozprężenie spowodowało, że wdarła się ta seria tych kolejnych porażek. I to moim zdaniem miało między innymi wpływ na te ostatnie przegrane i także to, no, że rywale no, w końcu rozszyfrowali Josue. Jak wiadomo, no, tak jak w czasie transmisji, gdy oglądaliśmy mecz ze Stalą Mielec, były zawodnik Legii Warszawa, także reprezentant Polski, Michał Żywakow powiedział o tym, że właśnie nie może być tak, żeby drużyna była uzależniona od jednego piłkarza, no bo jak tego piłkarza wyłączysz, no to w tym momencie zaczynają być problemy. I jedyny taki pozytyw tego spotkania, no to jest taki, że Wszołek zdobył 5. gola i to też jest właśnie piękne, że wrócił do polskiej ekstraklasy, strzela gol za golem i najprawdopodobniej potem Legia Warszawa go nie wykupi i Wszołek właśnie mówi o tym, że będzie próbował walczyć o swoje w klubie z Berlina, będzie próbował tym razem, kolejny raz przekonać USA Fischera do tego, że no, że jednak może podołać, może wywalczyć miejsce w drużynie z Bundesligi. To właśnie było dla mnie zaskoczenie, że Wszołek nie przebił się w klubie z Berlina, bo pamiętacie, gdy grał przecież 6 lat za granicą w barwach Sampdorii, także Queen's Park Rangers i jeszcze w kilku klubach i tam grał regularnie, w Championship zdobywał bramki i tu jednak, ale Bundesliga jest taka specyficzna, że tym bardziej także w drużynach, które prowadzi USA Fischer, no niektórzy piłkarze sobie nie radzą, ale mam nadzieję, że tym razem Paweł Wszołek sobie poradzi. No i teraz to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o wydarzenia weekendu. Jeszcze sprawdzam, patrzę na mój szpigel, czy o wszystkim Wam opowiedziałem. Oczywiście w tym odcinku, bo nagrywam ten odcinek w niedzielę o godzinie 19 z minutami, więc nie jestem w stanie tutaj Wam przedstawić wszystkie najważniejsze wydarzenia weekendu. W takiej pigułce przedstawiam Wam wydarzenia, które według mnie są warte tutaj właśnie Wam opowiedzenia. Jestem ciekaw Waszej opinii, co sądzicie o takim formacie. Będzie on się co jakiś czas pojawiał u mnie na kanale. No i także, moi drodzy, zachęcam Was do pisania. Co Was zaskoczyło w ten weekend? Jaki piłkarz Was zaskoczył? Kto Was rozczarował? Pewnie jakieś wydarzenie, które Was zafascynowało bądź rozczarowało, pewnie pominąłem, no ale tak jak Wam tutaj wspomniałem, no nie jestem w stanie Wam tutaj o wszystkim opowiedzieć, bo gdybym tak miał opowiadać, no to bym tutaj, zresztą pewnie po wielu moich materiałach widzicie, że jestem gadatliwy i dużo gadam. Trochę także przepraszam Was za mój dzisiejszy głos, bo mam trochę nos zapchany. Rozpoczął się ten okres tlenia, idzie wiosna, maj, a wiadomo, to jest taki czas, że różne kwiaty pylą. No i właśnie dzisiaj w ogrodzie byłem i kilka gałęzi tam właśnie musiałem powrzucać do worka i jak to bywa, później wróciłem z ogrodu i miałem kater, ale i tak jest, nie jest najgorzej, bo wyobraźcie sobie, jak były święta i spacerowałem po parku saskim, jak był właśnie mecz Legia Warszawa z Piastem Gliwice, właśnie zdecydowałem się, bo tam byłem w okolicy Placu Bankowego i zdecydowałem się iść na piechotę, miałem jeszcze dużo czasu do spotkania, no i tak przez całe centrum Warszawy spacerowałem i właśnie będąc w parku saskim, przechodząc przez ten park saski, od razu już pojawił mi się katar. A to zawsze nigdy nie wiadomo dlaczego, na co człowiek jest uczulony. Tyle tych różnych kwiatów jest, pyłków jest w powietrzu, że uwielbiam, moi drodzy, właśnie gdy jest ciepło, są gorące upały, no ale właśnie, no to jest ten minus, że wystarczy wejść do ogrodu, no i się pojawia katar, nos zapchany, no ale co zrobić, trzeba z tym walczyć, więc tutaj Was przepraszam za moją dzisiaj dyspozycję głosową.
Dziękuję serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o subach, lajkach, dzwoneczkach. Do zobaczenia wkrótce. Hej!